Dzień dobry kochani, witajcie, witajcie w nowym odcinku, odcinku Open Boxa. Będziemy otwierać hortensję. Słuchajcie, przyszło takie długie pudełko do mnie, długie pudełko. Trochę się zdziwiłam, że rośliny przyszły w takim długim pudełku, ale nie będę narzekać. Proszę bardzo, mam nożyk. Tym razem będą to hortensje, ale nie takie zwykłe. Będą to hortensje takie fancy. No, tutaj widzę, że mam nawet moje zamówienie. Karteczkę. Oj. Odetnę sobie, żeby Wam potem powiedzieć, co jest co, bo może w środku nie być. Zobaczymy. Słuchajcie, pod poprzednim filmem, gdzie nie powiedziałam Wam, z jakiej firmy przyszły rośliny z przędziorem, pojawiły się komentarze w wiadomościach prywatnych, że jednak powinnam się dzielić taką informacją ku przestrodze dla innych osób. Więc oświadczenie. Od teraz każdy open box, jaki robię, a wiecie, że ja robię, będzie z nazwą firmy. I będzie z nazwą firmy jeszcze przed tym, jak otworzę ten box. Jeszcze przed tym, gdy będę wiedziała, co jest w środku. Według mnie to jest chyba najsprawiedliwsza forma, ponieważ ja nie wiem, czy ja w środku dostanę cudawianki i fontannę gratisie, czy właśnie przędziora. Tam ta paczka już była otworzona i tego przędziora zobaczyłam na samym końcu i to mnie tak troszkę zdemotywowało. Ale rzeczywiście, tutaj mieliście rację, że jeśli taka sytuacja jest, to nie powinna mieć ona miejsca. To powinno być powiedziane, kto sprzedaje rośliny z przędziorem, żeby innych właśnie też uchronić przed tym potencjalnym przędziorem. Oczywiście paczka dobrze zapakowana. I oczywiście tutaj nie ma napisane, kto to wysłał. Czekajcie, tu zobaczę. Gospodarstwo szkółkarsko-piaseczne? Ogólnie to jest sprzedawca z Allegro. Może będzie w środku. Nie będzie w środku, bo widzę, że tutaj nie ma już faktury. Dobra, tu Wam pokażę, kto to jest z Allegro, żeby było wiadomo. Tutaj będzie podpisane. Otóż to są hortensje. No, duże. Duże, ponieważ na Allegro, jakie zamawiałam, myślałam, że one będą takie tyćki. Ponieważ ludzie, którzy wstawiali zdjęcia takich tyćków małych. 10, 15, 20 cm. A tutaj, słuchajcie, widzę porządne sztuki. O, i dostałam bambusowy patyczek do podpór. To zawsze się przydaje do pomidorów czy do czegoś, więc tutaj jestem na tak. No i oczywiście, jak zwykle, zagwozdka, jak się prawidłowo do tego dostać, jak je prawidłnie rozpakować. Aha, dobra, już wiem coś więcej. One są przyklejone do kawałka kartonu. Uwaga, będzie odrywanie taśmy. Pierwsza uwolniona. Pierwsza hortensja, którą jeszcze muszę odpakować z tej folii, żeby zobaczyć, jaka to jest nazwa. Dobra, mamy to. To jest Hortensia You and Me Romance. Proszę bardzo, tu Wam pokażę zdjęcie, jak to powinno wyglądać w przyszłości. Okej, nie jest źle. Ona nie jest ogromna, ale trochę wiotka, ale jest okej. Odstawiam na bok. Druga, uwaga, uwalnienie z taśmy. O, od razu patyczek. Dużo towaru to mam, więc wiecie, muszę uważać. Druga hortensja. Bardziej zwarta.
No, to tylko ziemia, więc okej. Okay. Wiecie, ja już teraz mocno zwracam uwagę na robaki. Okej, okay, druga hortensja uwolniona. To jest hortensja Magical Moments. Tu jest napisane Magical, ale ja pamiętam, że był Magical Moments, a Amethyst. Zdjęcie tu, proszę bardzo. I jak ona wygląda? Fajnie wygląda. Ta ma dużo grubsze łodyżki, takie porządniejsze, bo ta pierwsza wydawała się taka dość wiotka. Widzicie różnicę? I ta ma takie porządne, ta ma takie dość wiotkie. Nie oceniam. Czekajcie, tak postawię. Może tak ma być. O, jaki korzeń, jaki system korzeniowy. One się kwalifikują od razu do przesadzenia. Spokojnie, mamy doniczki. Będziecie miały maluszki dobrze. Ok, jadę dalej. Teraz muszę uwolnić z drugiej strony. Nie powiem, system pakowania całkiem sensowny. Dobra, trzecia uwolniona. Też grubsze, porządne sztuki. Magnolia Amethyst Blue Magical. Powiedziałam magnolia? To jest hortensja. Hortensja. Magnolia. Czemu magnolia? Hortensja. Magical Amethyst Blue. Czy niebieska? Ja zamówiłam niebieską? Okej. Okay. No, patrząc po wszystkich, ta ma jeszcze grubsze te. Tutaj mamy pająka. Okej. Okay. Pajęczynka. Spokojnie, to nie przędzior, to pajęczyna od pająka, czyli hodowany na zewnątrz, czyli tak porządnie, czyli szkółka. Okej, okay, fajna, fajna sztuka. Trzecia, no i uwalnianie czwartej z szanownej folii. Okej, okay, tu widzę, że mniejsza doniczusia. Proszę, uwolniona folii. I to będzie hortensja Budget Rose Kula. Cokolwiek to ma być, zdjęcie będzie tutaj. No i powiem Wam, że ta sztuka chyba tak, najmniejsza z tych wszystkich. Ta pierwsza romans też malutka była, ale ta to taka jeszcze mniejsza. Dobra, popatrzę na nie pod względem zdrowotności. Robaków nie widać, to jest podstawa. Tak, wszystko ok. Myślę, że będą fajne, zdrowe, porządne hortensje. To są hortensje takie, których no nie tu. Czekajcie, tu sobie postawię. Których nie kupimy w standardowym sklepie typu Castorama czy Obi. No tam mają takie no podstawowe odmiany, takie kundle lekko bym powiedziała. Natomiast tutaj mamy coś, co może zakwitnąć tak, żeby sąsiadowi oko zbielało na przykład, gdy zobaczy te kwiaty i żeby wszyscy wokół nam zazdrościli. No, nie ukrywajmy, jak kupujemy sobie rośliny kolekcjonerskie, czy rośliny właśnie takie niespotykane na co dzień w sklepie, chodzi nam o to, żeby mieć coś, czego nie mają wszyscy wokół, tak? Mieć coś, czego nie spotkamy na ulicy, hortensji bukietowej, takiej zwykłej, bo u mnie na przykład na ulicach rosną hortensje bukietowe. Natomiast takich odmian, takich kolorów się nie spotyka, takich kształtów listków w kwiatach się nie spotyka na ulicy. I to jest właśnie fajne, fajne przy posiadaniu czegoś innego niż wszyscy. No i najłatwiej właśnie kupić w internecie, ale też najtrudniej, ponieważ z internetu przychodzą niewiadome. Zawsze jest ten czynnik niewiadomego, co odpakujemy w paczce. No powiem Wam, że tym razem jestem bardzo zadowolona z tego, co wyszło mi z tej paczki. Fajne sztuki. Myślałam, że będą mniejsze, więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. No dobra, i one idą do donic, do ogrodu. To są hortensje ogrodowe, czyli one lubią cień, lubią spokój, nie lubią za dużego przewiewu, lubią ziemię nie mokrą, wilgotną, chciałam już powiedzieć mokrą, wilgotną ziemię, więc tutaj idealne będą takich zaciemnionych, lekko
jako miejsc, na pewno nie w pełne słońce, to nie te hortensje. Hortensje bukietowe uwielbiają pełne słońce, palące 24 godziny na dobę wręcz. Natomiast te hortensje zdecydowanie wolą cień, zdecydowanie wolą takie zaciszne miejsce i wtedy one się najpiękniej rozwiną. No w przyszłym roku oczekuję kwiatów, bo one mają kwitnąć na pędach dwuletnich, czyli na tych pędach w przyszłym roku powinny zawiązać kwiaty. I tego oczekuję. Dobra, dzięki, że byliście z nami, no w sumie z nami, z tymi roślinami też. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że coś z tego wyciągnięcie. Oczywiście dajcie znać, czy macie hortensje, jakie macie hortensje, czy popieracie to moje posiadanie czegoś, czego nie mają inni. Bo to mnie zawsze ciekawi, czy tylko mieć, czy mieć coś, czego inni nie mają. I tak, no, dzięki za oglądanie, do kolejnego Open Boxa. Pa!